Co słychać, jak się macie? Znowu się spotykamy. Wiecie, co to jest robot? Tak. Czasami ludzie też mogą zachowywać się jak roboty. Jeżeli ktoś robi coś tylko dlatego, że ktoś inny mu każe, chociaż sam nie ma na to ochoty, to taki ktoś zachowuje się jak robot. Nigdy nie bądźcie robotami, bo ktoś może wam kazać zrobić coś złego. Bądźcie sobą, nie bądźcie robotami. O tym właśnie jest dzisiejszy film. Zobaczmy. Roboty. Hey Stanley. Cześć Stanley. Wiesz co? Winnie mówi, że nie będzie tak bardzo zajęta dziś wieczór. A tak się akurat składa, że mam dwa bilety na dzisiejszy mecz. Miło by było, gdybyś poprosił Winnie, żeby z tobą poszła. Jesteś wspaniała, Jody. I Winnie też, ale muszę przygotować tę piosenkę na jutrzejsze nagranie. Stanley Burrell, tylko pracujesz i pracujesz. Jody? Nie zrezygnuję, dopóki Stanley nie zacznie komponować piosenek miłosnych dla Winnie. Ona się nie poddaje, ona się nie poddaje. Ej, robicie tam za dużo hałasu. I pamiętajcie o czynszu we wtorek. Cześć, Winnie. Co się stało kotkowi? Nic poważnego. To dobrze, bo mam dla ciebie propozycję. Tak się akurat składa, że mam dwa bilety na dzisiejszy mecz. Stanley powiedział, że może z tobą pójść, gdybyś miała ochotę. Naprawdę? Stanley tak powiedział? No, w pewnym sensie. Zadzwoń do niego i powiedz mu, że będziesz gotowa o 7. Chciałabym, ale nie mam czasu dziś wieczór, Jody. Muszę opatrzyć kotka, potem mam lekcje i masę nauki. Praca, praca, praca. Nigdy nie uda mi się zorganizować im miłego wieczoru. Nie rezygnuj, nie rezygnuj. Stanley, nie czas na muzykę. Czas na Hammermana. Nie leżcie tak z wiszącymi językami. Mamy robotę. Robotę? Zwracasz się do właściwych butów, dziadku. Ruszamy. Co masz na myśli, prawy? Nie zaczynaj od nowa. Idziemy. Czas Hammera. Potrzebują twoich nóg kilka przecznic stąd. Co ten zwariowany chłopak wyprawia? Praca, praca, praca. Krzyczą ludzie, spadają dzieci. Hammer idzie, Hammer leci. Życzę produktywnego dnia. Tak, Hammer. Chcesz zejść na dół? Proszę, tędy droga. I skończona trwoga. Ej, co ty wyrabiasz? Buty, uwaga, to nie będzie łatwa sprawa. To piecze. Te przewody są gorętsze od ognia. Myślałem, że już po nas. Mało brakowało, zostalibyśmy pieczonymi podeszwami. Pomyśl, jaki wpływ miałoby to na moje życie miłosne. Pozytywne, zazdrośnik, wcale nie. Właśnie, że tak. No, przynajmniej uratowaliśmy dzieciaka. Przebudź się z transu, wyjdź. Czas bezpiecznie na dół zejść.
O co chodzisz? Czym rzecz? Po chmurach chodzić niebezpiecznie jest. Trzeba iść. Spóźniony do pracy. Życzę produktywnego dnia. Do pracy? Po tym, co przeszedłeś? Daj spokój, odpocznij sobie. Chwileczkę, wracaj. Przedstawienie skończone. Zajmijcie się swoimi sprawami. Przykro mi, to wysokie napięcie zaskoczyło nas. Elektryczność to szok. Niewiele brakowało, a byłoby po nas. Nigdy nie były w takim stanie, kiedy ja je nosiłem. Mam nadzieję, że jesteśmy ubezpieczeni. Co zrobić, dziadku? Trzeba zabrać je do domu na odpoczynek i szybką szewską reparację. Ale ze mnie gorący but. Powiedzcie tylko, czego wam trzeba. Popraw mi poduszkę. Włącz stereo i dobrą muzykę. O zgrabnym sandałku. Teraz już naprawdę jestem chory. Uciszcie się wreszcie. A czynsz i tak trzeba zapłacić we wtorek. I chcemy uroczą pantofelkową pielęgniarkę. I poczytaj nam o małym starym pantoflu, który mieszkał w domku. Jody dzwoni, jest zdenerwowana. Musimy lecieć do klubu. A co z butami? One potrzebują tylko trochę odpoczynku. Chodź. Zobaczcie sami, wszystkie dzieciaki gdzieś zniknęły. Masz rację, Jody, ta sala wygląda jak wymarłe miasto. I tu nikogo nie ma. Winnie też nie ma. Nie podoba mi się to. Joey, policjant stoi zawsze na rogu, odszukajmy go. Stanley, musimy znaleźć Hammermana, a nie policjanta. Hammerman wyjechał z miasta. Znakomicie, akurat wtedy, jak go potrzebujemy. Stanley ma rację. Zacznijmy od policjanta. To dziwne. Nie ma go. Ej, co się dzieje? To twoja życiowa szansa, Stanley. Zdejmij mi to. Nie mam na to czasu. Dziadku, pomóż mi. Ale Stanley, drobiarze organizują swój doroczny zjazd. Musisz tylko odśpiewać hymn na ich przyjęciu. Pomocy! Zdejmijcie to ze mnie. Jestem uczulony na pióra. No Stanley, załóż to i zacznij ćwiczyć. Nie mamy czasu, rozrywkowiec. Wszystkie dzieciaki z klubu zniknęły. I Winnie też. Zniknęli? Dlaczego od razu nie powiedziałeś? Siadaj do mojej karocy, znajdziemy ich. Nikogo nie ma w kinie? Ani w szkole. Ciarki mnie przechodzą. Widać dym nad starym boiskiem. Zawieź nas tam szybko, rozrywkowiec. No dobrze, wy marne istoty. Powtarzajcie za mną. Precz z tańcem. Precz z muzyką. Praca, praca, praca. Precz z tańcem, precz z muzyką. Praca, praca, praca. Mówiłem, że nie uda ci się mnie powstrzymać. Wkrótce będziesz taka sama jak reszta gangu szefa Grindheimera. Masz sobie dalej, Grindheimer. Nigdy nie będę dla ciebie pracować. Będziesz. Aż nie będziesz czuła rąk. To są wszystkie nasze dzieciaki. Jest Joe, policjant. Hej, Joe, pomóż nam. Szajba im odbiła. Palą wszystkie instrumenty. To dobrze, muzyka jest bezproduktywna. Muszę ich powstrzymać. Eben, Ricardo, Susie, co z wami? Przecież uwielbialiście muzykę. Pamiętacie tę piosenkę? Ona jest tańczącą, tańczącą maszyną. Przestań. Muzyka jest zła. Zniszczyć muzykę. Oni są groźni. Praca, praca, praca. Chodźmy stąd. Odcięli nam drogę do samochodu. Zniszczyć taniec, zniszczyć muzykę. Praca, praca, praca. Szybko, tędy.
Pomogę ci. Wspinałem się po takich murach, kiedy ty jeszcze chodziłeś w pieluchach. Precz z muzyką, precz z tańcem. Praca, praca, praca. Pomożesz mi wreszcie, czy nie? Precz z muzyką, precz z tańcem. Praca. Precz z zabawą. Praca, praca. Oh man! Yo! Major Deep! Step out fun! Work, work, work! This is getting serious! To zaczyna być poważne. Precz z muzyką, precz z tańcem, praca, praca, praca. Spokojnie, to ja, Stanley. Co się z wami dzieje? Precz z zabawą, precz z tobą, bo ty lubisz zabawę. Ratunku! Mam cię. Zbliżcie się choćby o centymetr, a zawołam mojego przyjaciela Hammermana. Precz z muzyką, precz z zabawą. Też sobie Hammerman wybrał czas na wycieczki. Dziadku, zaczynaj bujać. Bujać w moim wieku? I tak zacznij bujać. Stanley, puść rozrywkowca. Niech się wspina. Mam nie puścić? Czy nie moglibyśmy najpierw o tym porozmawiać? No to po wszystkim. Praca, praca. Musimy mieć ich na oku, dopóki Hammerman nie wróci. Mam nadzieję, że buty odpoczywają. Przynieś mi dwie aspiryny i szklankę płynu do czyszczenia butów. Sam sobie przynieś. Jestem chory. Nie tak chory jak ja. Kłamca. Palant. Co się tam dzieje? Cicho. To Fudgebutter. Coś dziwnego dzieje się w tym mieszkaniu. Muszę porozmawiać ze Stanleyem o tym. Praca, praca, praca. Udawajcie, że jesteście bezmózgowcami, tak jak oni. Praca, praca. Uwaga, laser. Byłby świetny jako boczne światło na twoim przedstawieniu. Ciekawe, kto je produkuje. Spokojnie, bo włączysz alarm, ja się tym zajmę. To moje przybory do upiększania. Jak sobie dam radę bez nich? Teraz możemy już przejść. Fajnie. Ty pierwszy, dziadku. Ja zostanę tutaj. Może pojawią się jacyś producenci płyt. Te drzwi nie ruszą. W moich czasach darlibyśmy się przez dach. Niezły pomysł, dziadku. Wdrapiemy się po tej rynnie. Chodźcie za mną. Biedne dzieciaki. Życzę produktywnego dnia. Muzyka jest zła. Praca, praca. Życzę produktywnego dnia. Muzyka jest zła. Praca, praca, praca. Co oni robią temu chłopcu? Wygląda na jakąś maszynę do przerabiania mózgów. Chodźmy za tym dzieciakiem. Praca, praca, praca. Tak nie można. Możemy się radować, gdy wiertła stomatologiczne możemy produkować. Praca, praca, praca dla szefa Grinheimera. Możemy się radować, gdy wiertła stomatologiczne możemy produkować. Praca dla szefa Grinheimera. Ten Grinheimer zmusił dzieciaki do zrezygnowania z muzyki i zabawy. Stanley, idź po Hammermana. Myślałam, że on wyjechał. Mamy nadzieję, że już wrócił. Spójrzcie, tam jest Winnie. Musimy ją uratować. Spokojnie, Johnny. Zajmiemy się tym. Nie martw się, Winnie. Wydostaniemy cię stąd.
Znakomicie. Nowi kandydaci do pracy. Co się dzieje? Niech to mi tylko ta maszyna zepsuje fryzurę. Muzyka jest bezproduktywna. Praca, praca, praca. Muzyka jest bezproduktywna. Praca, praca, praca. Muzyka jest bezproduktywna. Praca, praca, praca. Hej, Grenheimer, to są moi przyjaciele. Trzymaj swoje łapy z dala ode mnie. Jestem zakochany. Spójrz na te kobojki. Muszę je poznać. Co za cudowna myśl. Spotkam się z nimi. Nie możesz, jesteśmy chorzy. Właśnie wyzdrowiałem, zajdź mi z drogi. Jesteś nieodpowiedzialny, a ty jesteś mięczakiem. Nie jestem, jesteś. A masz. Dalej, co się tam dzieje? Z twojego mieszkania dochodzą dziwne hałasy. Może to myszy? Myszy? Nie w moim domu. Myszy nie płacą czynszu, więc nie pozwalam im tu mieszkać. A jeżeli nie będzie tu cicho, to ty też nie będziesz tu mieszkał. Bardzo przepraszam, panie Fotswater. A czynsz należy się we wtorek. Cześć, Stanley. To przez wysoką gorączkę wpadliśmy w szał. Jesteśmy chorzy, bardzo chorzy. To źle, bo wszystkie dzieciaki w Dębowie zamieniono w roboty i ktoś musi pójść im na ratunek. Trzeba było od razu tak mówić, ruszamy. Czas Hammera. Moglibyście mi pomóc? Potrzebny jest mi ten dźwig, musimy wykarczować złoczyńcę. Wszystko dla ciebie, Hammerman. Precz z muzyką, precz z tańcem. Możemy się radować, gdy wiertła stomatologiczne możemy produkować. Praca, praca! Bezmyślności fala wyparta będzie, gdy zastąpi ją muzyki gamma. Czas Hammera. Tak, Hammer, dalej Hammer. Jesteś tańczącą maszyną. Wróg atakuje. Tańcząca maszyna. Tańcząca maszyna. To całkiem fajne. Powrót na stare śmiecie, Grenheimer. 10 lat ciężkich robót. Dziękuję, Hammerman. Jesteś moim bohaterem numer jeden. No, może numer dwa. Zaraz po Stanleyu. Hammer, mój stary, mam dla ciebie świetną propozycję. Razem ze Stanleyem weźmiecie udział w dorocznym zjeździe drobiarzy, a jeżeli zechcesz, to pozwolę ci założyć tę głowę koguta. Przykro mi, ale mam wtedy zajęty wieczór. Przecież nie powiedziałem ci, kiedy to będzie. To nie zmienia faktu, że jestem zajęty. Wygląda na to, że Stanley będzie musiał wystąpić sam. A gdzie jest Stanley? Stanley jest na misji specjalnej. Ale powiedziałem mu, żeby wrócił na czas na ubaw, który organizuje w klubie. Ubaw? Tak. Praca bez zabawy uczyni nas podobnych do Grenheimera. Znakomicie. Winnie, ty i Stanley możecie pójść razem. I nie mów mi, że masz dużo pracy. Nie powiem. Chwilowo mam dosyć pracy.
Założę się, że Stanley myśli tak samo. Może zobaczymy się na zabawie? Zabawa! Idziemy na zabawę! Nic z tego. Zostaniecie tutaj i posprzątacie ten bałagan. To jest niesprawiedliwe. Maltretowanie butów. Praca, praca. A my wyszliśmy z łóżka, żeby ci pomóc. No dobrze, zrobicie to później. Chodźcie. Ej, co wy wyrabiacie? Zrobimy z ciebie tańczącą maszynę. Spokojnie. Tańcz, tańcz. Zabawa, zabawa. Muzyka jest fajna, jesteśmy tańczącą maszyną. Posłuchajcie teraz uważnie. Nigdy nie pozwólcie, aby ktoś robił z was robotów. Rozumiecie, o czym mówię? Bezmyślne robienie czegoś, co ktoś wam każe. Trzeba myśleć samodzielnie i nie dać się wpakować w żadne tarapaty. I nie dajcie się wciągnąć w żadne narkotyki czy wagary. Naprawdę nie warto. Myślcie samodzielnie i podejmujcie właściwe decyzje. Hammer wam to mówi. Pokój, już lecę.